Poranek Radia Tok FM. Chyba nie zaprzeczymy, że mamy ogromną swobodę manifestacji. Samego 11 listopada są przynajmniej cztery ważniejsze. Tak. Socjalistyczna, prezydencka, kolorowa i narodowa. To tylko te cztery, tylko w tym roku. Na którą się pani wybiera? To kuszące są, atrakcyjne tam są programy tych imprez. Ja w tamtym roku byłam na kolorowej i zdecydowanie obawiam się wzrostu emocji narodowych, które mają posmak faszystowski w Polsce. Zdecydowanie uważam, ktoś się powinien temu przeciwstawiać, dlatego że to jest naprawdę bardzo poważne zagrożenie dla Polski. Tym ono będzie większe. Im większych będziemy kłopotach na przykład ekonomicznych, o co starannie dba nasza opcja rządząca, żebyśmy w tych kłopotach się jak najszybciej znaleźli. I dlatego byłabym z kolorową. Natomiast ciekawostką jest to, że pan prezydent wybiera się pod pomnik Dmowskiego, gdzie ewidentnie to jest właśnie ponowne rozpalanie sporu, prawda? On ewidentnie tam zostanie zaatakowany, ewidentnie media będą niosły jak gdyby te obrazki spod pomnika Dmowskiego za chwilę, jak to wyglądało. I właśnie jeszcze raz mówię, ten konflikt między tymi dwoma opcjami, no budują obie strony. A to może tym razem pójść z prezydentem Komorowskim, skoro są dwie strony, a on próbuje łączyć obie. Może poprzeć prezydenta. Nie, chociaż nie jest z ruchu Palikota. Pan prezydent Komorowski w tym momencie występuje jako przedstawiciel swojej opcji, tak, i raczej właśnie buduje ten konflikt, idąc pod ten pomnik Dmowskiego. Ja dlatego tam się z nim absolutnie nie wybieram. Ale myśli pani, że można po prostu zamknąć oczy i udawać, że nie było Romana Dmowskiego? Przypomnijmy może głównego architekta porozumienia wielkich mocarstw w 1919 roku, dzięki któremu to porozumieniu istnieje niepodległa Polska. Wie pan, no niestety Dmowski później mówił bardzo różne brzydkie rzeczy i go wymarzymy z naszej fotografii. Nie wymazujmy, niech ten pomnik tam stoi, tylko czcicieli tego pomnika trzeba upomnieć. Jak ta każda z postaci historycznych ma takie strony, których można powiedzieć, że są chwalebne, i takie strony, co do których możemy mieć zastrzeżenia. Ja mam zastrzeżenia co do tej drugiej, o której pan wspomniał, i dlatego może bym mu nawet nie stawiała tego pomnika. Natomiast no po prostu życie jest bardziej skomplikowane, niż nam się wydaje, i na pewno każda z tych postaci także. Ja uważam, że zrobiono z Dmowskiego, jeszcze dodatkowo się w tej chwili robi, no jakiś symbol tej narodowej opcji, która no to jakiś symbol im potrzeba, więc sobie znaleźli. No.